Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jest sobota, 8 rano. Ale wczoraj nie grałem w ogóle w Deusa. Musiałem nadrobić trochę innych filmów, bo strasznie dużo siedzę przy Deusie. Zresztą z ogromną przyjemnością coś się wydarzyło ciekawego w Pradze. Brak kluczowych dowodów, a to żeśmy już czytali. No właśnie, jesteśmy znowu w Pradze, co mnie cieszy. Jeszcze ten obszar jest otwarty dla nas. To dobrze. Zrobimy sobie trochę porządku w ekwipunku. Cały czas się głowię nad tym, czy właściwy dobór broni mam. Karabin usypiający? Karabin automatyczny, którego używam jak półautomatycznego. Z tłumikiem. No i mamy też ten karabin. Żałuję, że tu tłumika nie mogę założyć. Swoją drogą ciekawy jestem, czy na snajperce. Na snajperce chyba też nie można. Tłumik, dobra rzecz. Przydało mi się coś, czym mógłbym niszczyć kamery jednym strzałem, ale cały czas nie wiem, czy jak zacznę niszczyć kamerę wtedy, kiedy ona jest uruchomiona, czy się nie skończy to alarmem. Trzeba będzie kiedyś sprawdzić. To z reguły takie alarmy to się bardzo boleśnie kończą. A co my tu mamy? A czemu to jest zamknięte? Co tu jest ciekawego? Jaki tu poziom? Poziom bezpieczeństwa. O, mogę już hakować takie systemy. Jezu, jak ktoś się przyczepi. Zobaczmy. Tu się nie dostanę, więc muszę iść przez te 15%, 30%. Jest skomplikowany, ale sprawdź, spróbujmy sobie. Dobra. To jest jakiś katalog. Te katalogi nic nie dają, nie? Możemy odsłonić po cichu, coś zrobić. Ja cały czas zapominam, jak te systemy działają. Okej, elegancko. Czym jest ten spam? Jestem bardzo ciekaw. Mamy czas. Zakładam, że spam... Spam powoduje, że robak trochę... okej. Okay. Że robak trochę dłużej działa. Kurde, to był... No, ale nie użyłem Omnitoola. Skakowaliśmy, weszliśmy do tego. Mamy jakiś moduł kredytowy. Przez te szafki nie widać. Brakuje mi jednego... Cały czas mi brakuje tych praksisów. To jest też powód, dla którego ja tak z dużą ochotą robię... Zadania poboczne. Żeby zdobywać jak najwięcej punktów doświadczenia. No i proszę. Tu jest przejście. Nie trzeba się było wcale włamywać, prawda? Zobaczymy, dokąd nas jeszcze ten kanał poprowadzi. To droga bez wyjścia chyba. Po co ja to niszczę? Lubię fakt, że tu jest dużo przejść i możliwości, chociaż czasami ciężko jest znaleźć. Zwłaszcza na początku miałem problem. A czy ta kładka czemuś służy? Od razu człowiek chciałby sprawdzić, wyjść. Strasznie mi się spodobało to, że jedno z zadań dostałem, dlatego że wszedłem do jakiegoś mieszkania i zacząłem przeglądać rzeczy. No dobra. Wychodźmy stąd zatem. Oj, ktoś drzwi nie zamyka za sobą. Nie wiadomo, kto tu może wejść. Może policja. Przecież my gramy, znaczy... Tell us Rucker's dead. What? Poisoned, I think. Holy shit, man. Rucker was the voice of the augmented. People loved him for it. When word of this hits, Prague is gonna explode. And the whole world's watching. Listen, Miller's gone to meet with state police. Could be our chance to determine his loyalties. He lives near TF-29. You want us to search his apartment? Not us, me. You keep digging into that VersaLife break-in. And see what the collective can dig up on a Viktor Marchenko. If I'm right, and Rucker was poisoned, all three might be connected. Jensen out. A, dobra. Mieszkanie mamy sprawdzić tego. Ja już ich znalazłem, nie wiem, czy pamiętacie.
Byłem tam po prostu sobie eksplorując. Okazjonalnie. Rzućmy okiem na... Przeszukaj mieszkanie Millera i spotkaj się z Buźką w jego gabinecie. Sprawdzimy sobie ten gabinet, jako że mamy dużo omnitulów. Tuli? Tuli czy tulów? Vadim Orlov is in Prague. You're kidding. I wish I were. 6 months ago, he got an augmented expert's visa and has been coming and going periodically ever since. Border control logged him in this morning. I arrived in Prague 6 months ago. Where is he? O, przepraszam. Zapomniałem, że to przerywa rozmowy. In the Liliuma Courtyard Apartments on Lavani Street, second floor. I'll check it out. Mr. Jensen, it is not our Botkovelli. I have another delicate matter that requires your expertise. I thought we were even, Otar. We will be even when I say so, my friend. Now then, do business. You will meet Mrs. Katlenk, the owner of the Red Queen. I understand she has a problem named Dominique. Let's get this straight. I'm not a cleaner for the Diwalis. Why don't you send one of your own? Why? Because I am telling you to do it. And who mentioned killing? Just meet with Katlenk and mind your manners. She's a powerful woman. Mamy tu kilka wejść do tego, do tej bazy. Co jest dosyć nieprzyjemne, chociaż może nazwijmy to drogami ucieczki, co niby ma sens. W zasadzie ma, z czemu mi się tu ekwipunek poprzestawiał. Gra ma skłonność do robienia mi takich rzeczy od czasu do czasu. Dobra. No fajnie, no nowe, wiecie co, znaczy fantastycznie, że tyle czasu spędzam w Pradze, to jest fajnie, że takie miasto, że oferuje tyle różnych możliwości i tyle się pojawia zadań. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko Praga, bo to byłoby przykre, nie? Znaczy, Praga fajna rzecz, nie? Ale pamiętam, w ilu miastach byliśmy w pierwszej części, znaczy w Human Revolution, mam nadzieję, że nie będzie ich mniej. Tutaj znalazłem coś ciekawego, już taki jestem, hej! Dziewczyno. Hey, I heard about Rucker. That's terrible, Adam. He was our standard bearer. What direction will the movement take now? I don't know. I spoke to Miller as he was leaving. He told me he was going to Gollum City to talk to the state police. Damn, I hope he has better luck than you and Smiley did. Because if you think that Prague is bad now, imagine what'll happen if reaction to Rucker's death gets violent. I'd rather not. Yeah, FUBAR is what'll happen. What a week. And meanwhile, I'm going crazy waiting for Dr. Ozen to get back to me with my test results. Oh, co ona chce? To chyba z psychologiem. So what do you think of our new doctor? What do you mean? I just wonder what she's really doing here. Things are heating up here in Prague. We can use all the help we can get. I'd be worried if Interpol didn't send a psychologist. Besides, I spoke to her for an hour. I like her. It just seems suspicious to me, that's all. We've never needed a psychologist before. Who's she watching? Come on, Adam. You keep talking like that, and Chang's gonna change all the locks again. There are 87 agents in Prague, and I just finished handing out the new keycards. Ciekawe w ogóle. Faktycznie obecność psychologa w takiej tajnej komórce to jest dziwna sprawa. W zasadzie nawet nie wiem, na jakich zasadach Interpol działa. Komu podlega? Zwłaszcza w tym świecie. How did it go with Dr. Ozen? She ran some tests? I swear to God, Adam. These tests they give me are more stressful than being in the field. When I'm out there, I have immediate feedback every second. When you're doing these tests, they just stare at you and take notes. I don't like it. Nobody does. When do you get the results? Dr. Ozen didn't say. I don't know, hopefully in a day or two. Try and stay positive. Always. No dobrze. Miła babka. Jakbym... Też strasznie nie podoba mi się to, w jaki sposób się napisy wyświetlają. Całe ściany tekstu. Ja zdążę oczywiście przeczytać ten tekst, zanim go usłyszę. Strasznie mi się język angielski z polskim miesza tutaj. Czasami przestaję słuchać, bo ja wolę słuchać to, co mówią po angielsku i nie patrzeć na to. Tak naprawdę napisy odwracają wzrok trochę. Ale potem z drugiej strony, nie wiem, czy mogę tu zamknąć, chciałbym tutaj zajrzeć do sejfu, on wymaga czwartego poziomu bezpieczeństwa, na pewno są to jakieś fajne rzeczy.
Nie hakujmy jej. Ktoś mnie też zapytał, dlaczego nie okradam wszystkich, że mam jakieś skrupuły, przecież to tylko gra. No właśnie, kurde, wszystko zależy od pewnego podejścia. Dla niektórych, jak ktoś... jest właśnie tak, jak ktoś wierzy w ten świat, to zupełnie inaczej do tego podchodzi. Proszę. No, na przykład teraz się zastanawiam, czy... czy otwierać te sejfy. Bo, no, nie wiem, czy ta dziewczyna na tym nie straci. To jest jej pomieszczenie, nie? Tak bym się zachował w rzeczywistym świecie. Tylko tu mają snajperkę. Ale to mnie nie interesuje. No co, rozłożę ją na części. Mają też pistolet z tłumikiem, co jest pewnym plusem. Ale pistolet zadaje mniej obrażeń niż ten karabin automatyczny, którego używam. Więc no, nie widzę jakiegoś większego sensu. Nie? No właśnie takie mam podejście do tych rzeczy, nie? To, że mogę coś zrobić, nie znaczy, że muszę to coś zrobić. Pogadamy z Buźką sobie. Daniel Fletcher, you are a genius. Oh, hey, Adam, what's going on? Miller sent me to check on my progress. Really, I said it would be done when it's done. You can't rush these things, Adam. Excellence takes time. Right. So, well, I was right. Am I good or am I good? What did you find? Oh, just some isolated fragments from what looks like the bomb's timing mechanism. And get this, it's a Stanek. A Stanek? The bomb's timing mechanism was a wristwatch? Well, to address your incredulous tone, a mechanical timing mechanism is not as silly as it sounds. Security scanners can detect anything with a suspicious electronic circuit, so... using a low-tech solution is really clever. Stanek watches are custom-made locally. I think I'll pay the shop a visit. It's probably closed. Let's see if I can find you a second option. Yeah, got it. Nomad Stanek, founder and owner of the store, lives in the Davnia Vod district near Pilgrim Station. That's Putnik Nadraji in Czech, I think. Building number 96, second floor. Thanks, I'll check it out. Great, let me know how it goes. Cholera. Wszędzie pewnie tam byłem, gdzie mnie teraz wysyłają, ale to dobrze, taka radosna, samodzielna eksploracja ma swoje plusy. Dobra, wychodzimy stąd? Chyba tu żeśmy załatwili już wszystkie swoje sprawy. Misje poboczne, użyteczne miejsca. Ostatnia przysługa to dla Dwalich, tak? Okej, okay. Może brzmi interesująco. Czerwona Królowa. To jest, przypuszczam, właścicielka jakiegoś burdelu. Coś w Pradze. Nie, że mnie kusiło zaglądanie tam, ale mnie kusi trochę. Jestem ciekaw, no, jak wygląda burdel w 2029. Okej, okay. Opowiadałem wam o własnych doświadczeniach z burdelu. Miałem... bo byłem kiedyś raz, chyba opowiadałem gdzieś w jakimś vlogu. Nie znaczy, że korzystałem z usług dziewczyn, które tam były, ale to w dniu mojej, znaczy w trakcie wieczoru kawalerskiego koledzy mi zrobili taki prezent. Złożyli się na moją wizytę. Właściwie nie wiem, czemu się coś takiego robi. Uważam, że facet, który w przeddzień małżeństwa idzie do łóżka z jakąś inną kobietą, to nie do końca... to nie jest dobry facet. No, tak nie powinno być. Jednak... Zakładam, że jak się człowiek żeni, to jest zakochany. Jak jest zakochany, no to raczej go nie ciągnie w kierunku innej spódniczki. Co ona tak... gdzie ona biegnie? What the fuck? Więc... gdzie ci policjanci? No więc jakby skorzystałem sobie z tej wizyty, żeby pogadać sobie z taką dziewczyną. Stanek, to ty. Stanek,
Cholera. Spróbujemy się dowiedzieć tutaj, co tam się stało. No więc tak, popogadałem sobie z dziewczyną, okazało się, że ona pracuje... Ukrainka, tak, swoją drogą. Nie żeby to był jakiś stereotyp, broń Boże. Tak naprawdę opowiadała, że zbiera pieniądze na ten... Na aptekę. Jest farmaceutką z wykształcenia. Nieźle, nie? Ciekawe, nie jest to oznaczone jako zadanie w żadnym razie. Ale jesteśmy ciekawi, co nam się mogło to... A propos tej rozmowy, tam był Stanek, to marka zegarków. Z ciekawostek powiem wam, że panieńskie nazwisko mojej żony to Stanek właśnie, więc... Tak... Gdzie, żeby... Głupio by było, gdyby mnie policja tutaj znalazła w chwilę po wybuchu, nie? To chyba nie jest związane z bombą. Nieźle. Moduł kredytowy, no. O, pistolet obezwładniający. Pierwszy raz. Mi się trafiło coś takiego. Zerknijmy, jak działa, to też byłem ciekaw. No, wybrałem na początku snajperkę, nie... Pistolet. Można powiększyć magazynek. No, może on działa na podobnej zasadzie... Co snajperka, a przecież jest lżejszy. Tyle tylko, że... Na pewno ma mniejszy zasięg, to znaczy celownik jest na pewno krótszego zasięgu, więc... Ale myślę, że często byłby przydatny. No i niewątpliwie jego zaletą jest to, że mniej... Dzień dobry, tylko sprawdzałem garaż, W sensie, czy mógłbym się dostać do tego drugiego garażu, ale nie widzę przejścia. Jedyna opcja to jest... To jest po prostu włamać się, ale to nie z tą policją, która jest tutaj. Dobra, zerknijmy sobie. Ten zamach odwrócił moją uwagę od rzeczy istotnych. Spotkaj się z Buźką w jego gabinecie. Odszukaj nomada Stanka. Okej, to wymaga przyglądania jakiegoś mieszkania. Tam mamy też... Mieszkanie Millera do sprawdzenia, w porządku. Tu jest jakaś muzyka, coś tu gra. Mam ochotę tam wejść, posłuchać, zobaczyć. W takich miejscach zawsze się dużo dzieje. Chyba w złą stronę poszedłem. O Rookerze cały czas opowiadają, faktycznie. Ktoś tylko czekał, aż jakiś agent się pojawi na miejscu, żeby zrzucić winę na morderstwo na kogoś innego, kogoś obcego. Oczywiście podejrzewam tego całego Wiktora, który już w rozmowie też wspominał, że RC musi podjąć takie bardziej radykalne sposoby walki z reżimem, znaczy reżim to źle powiedziane, walki z tępieniem ludzi, ze wsparciem. Okej. Mrocznie się zrobiło nagle. Powiem wam szczerze, że dosyć obrzydliwa reklama ta, co tu tabletki. To mi się przypomina, w Polsce bardzo dużo tabletek się, wiecie o tym, nie? Spożywamy strasznie. Co oni kombinują? Zwróciliście uwagę? Są tak samo ubrani. To jest siepacz dwali. Przejdziemy się za nimi. Zobaczymy, co kombinują.
Ja bym tak to zrobił właśnie. Uważam, że to nie głupi plan. Sprawdzić, co oni kombinują. No dobra, widzę, że szukam drugiego dna tam, gdzie go raczej nie znajdę. Które to mieszkanie tam na górze? Czy ja się tu włamywałem? Chyba nie. Ale ciekawie rozwiązana klatka schodowa, że są jakby... Aha, jest połączenie tutaj między tymi. Myślałem, że to są po prostu dwa segmenty oddzielne, które są połączone tylko na dole. Okej, jeszcze jedno piętro sobie wejdę. O kurde. Ktoś już tu był. Coś mi mówi, że się natknę na zwłoki. Może jakiś nowy obok? No, to był nowy. Programy do hakowania. Dużo towaru, co? Bateria. Bardzo mało używam implantów takich aktywnych, strasznie zużywają baterie. I robię to tylko wtedy, kiedy muszę. Najwyraźniej brakuje mi jeszcze... brakuje mi chyba umiejętności, brakuje mi praksisów, żeby to efektywnie używać. Ktoś się po prostu włamał przy użyciu tego... łomu. Okay. O, sorry. Chciałem podnosić lodówki, przepraszam. Przestawiłem pan... Sorry, przestawiłem ci lodówkę. Zegarmistrz. Czego szukamy? Szukamy jakiegoś... Palm Top, tak to się nazywa? To coś jest za ścianą. Jest od środka. Dobra, spokojnie, spokojnie. Musi być jakiś kanał wentylacyjny, bo tam od tyłu jest jeden. Okej. Okay. Jestem na dobrej drodze. Nie ma nic, co widzę, bo chyba jestem teraz za nisko, ale... Zaraz zobaczymy. Pudełka czasami utrudniają życie. O kurde, ktoś sobie archiwum zrobił. Wow! Ktoś tu coś budował, nie? O! Neuropozyna. Dobra, zaraz się będziemy włamywali. Nie wiem, czy to... Zastanawiam się, co się stało z naszym biednym... Jak on się nazywał? Rukow? Rustkow? Coś mi cały czas jego nazwisko z pamięci... Raker, Raker. Co się stało z Rakerem? Tak naprawdę. Co jest... O Jezu, pierwszy nomad stanek. Pierwszy level, to nie powinno być problemów. Katalog, katalog, 15%. Okej. Okay. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Okej. Okay. Jak się uruchomi spam, to jest 100% szansa na to, że się zacznie... że się robak włączy nomadzie. Alison mnie zaatakowała. Bardzo martwi mnie jej aktualny stan, podobnie jak twój. Jest niebezpieczna. Przykro mi, ale muszę zgłosić ten incydent na policję. Wygadywała bardzo niepokojące rzeczy. Wiem, że lekarze z Bochnik ją zawiedli i liczyłeś na to, że ją uleczę, ale...
to jest moja profesjonalna opinia, nie mam pewności, czy ona chce pomocy. Nie wiem nawet, czy jest jej stan ma związek z jej ranami. Gdzieś z nią coś jeszcze. Coś, co tkwi w niej od urodzenia. Proszę, nie przeprowadzaj jej więcej, przykro mi. Doktor Rondo. Kim jest Allison? Może żona tego? Może chciał pomóc żonie i przez to zaczął współpracować ze złymi ludźmi. Takie rzeczy się zdarzają, co? Panie Stanek, choć pańska córka... Córka, nie żona. Choć pańska córka robi powolne postępy w wychodzeniu z poważnej neurotycznej choroby depresyjnej, która doprowadzi ją do terapii, z żalem informuję pana, że nie można przywrócić umysłu do pełni zdrowia. Uprzejmie prosimy, aby od 16.02.28, czyli rok temu, ponad... przepraszam. Allison wróciła pod pańską opiekę. Może pan odebrać ją z naszej placówki w wskazanym terminie lub wcześniej. Gdy już tak się stanie, Allison powinna regularnie stawiać się w klinice u doktora Rondo. Bardzo mi przykro, że nie możemy zbawić Allison odpowiedniego leczenia. Emma Gain, dyrektor administracji szpital psychiatryczny Bochnice. Nomadzie. A kto to jest? Radic. A, The Family, okej. Okay. Nomadzie, doniesiono mi, że twoja córka być może zadaje się z niewłaściwymi ludźmi. Jeśli tak jest, powinieneś ją zdecydowanie do tego zniechęcić. Miej na nią oko, Nomadzie. Byłoby szkoda, gdyby jej uczynki odbiły się na tobie. R. Allison. Jaki ten... No dobra. Nie mogę nic obiecać, ale wiedz, że choć nasze drogi zawsze będą biec równolegle, to bardzo cię kocham, tato. Choć nasze drogi nie zawsze? Nie mogę nic obiecać, ale wiedz, że choć nasze drogi zawsze będą być równolegle, to bardzo cię kocham. Czyli, że równolegle, czyli, że osobno. Ale w tym samym kierunku, więc w zasadzie. Najdroższa córko, dlaczego mnie unikasz? Gdy przywiozłem cię do domu ze szpitala, byłaś taka szczęśliwa. Po raz pierwszy miałem wrażenie, że wreszcie znalazłaś spokój. Teraz jednak obawiam się, że te pasożyty, z którymi się dodajesz, mieszają ci w głowie. Przepraszam, wiem, że to twoi przyjaciele, ale proszę, nie zrywaj ze mną kontaktu. Muszę się z tobą zobaczyć. Spotkamy się? Chociaż na kilka minut bym przekonał się, że wszystko z tobą dobrze. Zamówię nasz ulubiony stolik w irlandzkim zydlu. Pamiętasz to miejsce na dole? Allison, proszę przyjdź. Obiecujesz? Kochający ojciec. No proszę. Kurde. Związek rodzica i... Pułapka dwa lich? Szlak. Dobra. Ten koleś powiedział, żeby... Dobra, już wiem, o co chodzi. Ten najwyraźniej musi na tego nomada zapolować. Myślał, że to tu jest nomad, bo wbił na komputer, nie? Gaz włączyli. Nie widzę żadnych ludzi. Przypominam, że tu był gdzieś jakiś guzik. W wewnętrznej części. Smiley, Stanek nie był w jego apartment, ale znalazłem, co wyglądało jak bomb-making equipment. And a trap set by the Divine. You're kidding. I also found out where he might be. The Red Light District. At a bar across the street from the Red Queen. I'm heading there now. We have a couple of agents in that district watching the Divine now. I'll send them over. Copy that. No, ta rozmowa nie była przetłumaczona. Facet opowiadał do nomada. Mówił, że słuchaj stary. Mówiłem ci, że czasy są niebezpieczne i żebyś uważał na to, co robisz. A ty mnie nie posłuchałeś i teraz muszę się tobą zająć. To nic osobistego, to tylko biznes, przyjacielu. No i wypuścili mu tam gaz, ale... Jako, że ja się dostałem tam skrótem, to i też skrótem wyszedłem, więc... Co za problem. Skonfrontujmy się ze Stankiem. Mamy kolejny punkt praxis. Jeden. Możemy go wykorzystać na kilka sposobów. Myślę, że hakowanie więcej nie będzie wymagało zabiegów z mojej strony, tu jesteśmy zrobieni. Można ewentualnie hakowanie, przechwytywanie robotów sobie zrobić.
Albo może coś z tych systemów, które wymagają już dwóch punktów. Tak myślę, że te najbardziej konieczne rzeczy mam już. Czyli atakowanie dwóch przeciwników naraz, hakowanie na dosyć wysokim poziomie. Jedyne, co mnie tak najbardziej teraz interesuje, to inwestowanie w rzeczy, które są ciekawe i zabawne. Najbardziej zabawne zdaje się mi być to Tesla. Jako, że ja staram się delikatnie atakować przeciwników, to ten system może mi to mocno ułatwić, bo po kilku wrogów mogę naraz kasować. No i ta tarcza też będzie na pewno dobra, bo niestety Adam w moich rękach nie jest zbyt odporny. Bardzo szybko ginie pod wpływem. Ataków. Dlatego też ja tak unikam walki mocno. Dzień dobry, pani. Czy ja... Ej, nie byłem tu jeszcze, poprzednio była brama zamknięta. Ej, to jest... W Pradze jest Red Light District? Ja byłem w Amsterdamie w tym... Muszę powiedzieć, że amsterdamski Red Light... Dziewczyna ma przezroczystą rękę. Jest... Ciekawostka. Nie, nie, taką szklaną. O! Źle trafiłem. Widzę, że tu są drzwi. Można skorzystać ewentualnie z usług. Praga. No, w zasadzie jesteśmy teraz tutaj w nocy, więc... Trochę się pozmieniało. Coś czuję, że Nomad, jeśli będzie czegoś od nas chciał, to tego, żebyśmy odnaleźli jego córę, co? O kurde, wiecie co mi to przypomina? Duke Nukema. Pierwszą tą. W ciągu dnia tu chyba były jakieś reklamy. No dobra, idźmy tam. Jestem ciekaw, od razu bym sobie połaził po tej nocnej Pradze. Jaki sugestywny język. Zobaczcie, implanty. Kiedyś implanty były sexy, teraz... Red Queen. Co tu będę musiał tu... Okej. Okay. Będę musiał tutaj wejść. Nie, że chcę. Nie, że jestem ciekaw, ale... Zadania mnie tu sprowadzają, prawda? Misje poboczne. Użyteczne miejsca. To jest ostatnia przysługa. Proszę z właścicielką Czerwonej Królowej. A po i points of interest. Dobra. No proszę. Ma bardzo interesujące miejsce, nie ma co do tego cienia wątpliwości. Masa Cadillac. Masa Cadillac. I am the owner of the Red Queen. I make a point of knowing everything important, but you? You, I do not know. Could be I'm not important. Oh, please. Have you seen yourself in a mirror lately? Besides, I have a healthy curiosity. It is important to a mother. Mom wouldn't be thrilled about me being in a place like this. Really? I can't imagine why. A good time never hurt anyone. No proszę, jak uroczo. Okej. Okay. Krytyka. Czemu to jest jako krytyka? If you say so. Oh, but I do say so, Metal Man. And my word is law in my domain. So relax. Enjoy yourself. It's a very wholesome place. Wholesome? The Red Queen is a family business. My eldest son works the bar. The other does security upstairs. Come in on the weekend and you'll meet one of my nieces, Agnieszka.
She's the late show. You see, around here, nothing comes before family. What can you tell me about the red light district? Oh, you can't be that naive. Then again, we don't get many of your kind through here. As clients. And why is that? Because the Diwalis control it. Now, if an Og's money is good, it challenges our preconceptions. We can be very accommodating. Still, when it comes to your kind, some among us are... what's the word? Skeptical? Yes, yes, that's a very good word for it. Skeptical. Especially when the Og in question seems to be all dressed up for something. It makes the other customers nervous. This place, it's a Diwali-run operation, is that right? Half of Prague is a Diwali-run operation. My family has a God-given talent for overseeing things, and well, poor Prague. It was in sore need of oversight. And what do you oversee exactly? I oversee this club, obviously, as well as certain relationships, certain efforts that require a matriarch's touch, and the comings and goings of certain strangers who ask too many questions. I'm flattered if that was a threat. Be careful, Metal Man. You don't really belong here. That's what they tell me. I understand your family is very important to you. Does that include a kid named Dominic? I didn't think you were here for the scenery. I'm here to repay a favor. This club is my confessional. People stop by, whisper in my ear. Sometimes I forgive, sometimes not. Lately, I hear one of the Diwali men wants to reconcile with me. How old-fashioned of him. He helps you out, you help him out. I take it Dominic's causing some kind of trouble. Dominic has made bad choices, for himself and for his family. We have tradition to consider. So I ask you, what is the best way to get a hot-headed young man out from where he does not belong? Okej. Koleś znalazł się w opałach, takie jest założenie, czy na przykład tutaj miesza i... To jest bardzo ważna sprawa. Spróbujmy neutralnie to załatwić. Może zróbmy tak. You talk to him. You say whatever it takes to make him understand your point of view. I would like nothing more than to strap Dominic to a chair and make him understand my point of view. But first, I need to get him into the chair. And what did you have in mind? My hands are bound by politics. You, I think, have the look of someone used to working around political matters. Perhaps you could kidnap Dominic. I want to understand this better. What makes Dominic your... our problem? Sometimes the Diwali operations need sharp young toughs who can wave a gun. And sometimes they need men who can look good in a suit and make allegiances. So which type is he? I made an arrangement for Dominic. I found him a woman, found him a place, away from all this, where he was useful to the family. But he thinks he knows better. He thinks like Radich Nikolats. He's a runaway groom. You wanted to marry him off, he wants to sit at the kingpin's table. And this costs you, doesn't it? You're very perceptive. Dominic is disposable to Radich, but to me, he can bring a more capable wife into the fold. My fold. Okej. Czemu nie? Znaczy, przyjrzymy się sprawie z bliska pewnie, nie? Alright, where's Dominic now? What do you want me to do? They call it Hotel Narikala. An old Georgian joke. One of Radich's safe houses. Dominic knows we cannot interrupt Radich's hospitality. And that's where I come in. It's heavily guarded, I assume. And surveillance systems, alarms. This is the boy. So I sneak into this building, find Dominic, tell him he's expected back home. No. You get in, you incapacitate Dominic.
You bring him out and leave him in a cozy storage locker. No one can see any of this happen. You want me to knock this guy out and drag him through a building full of Radish's men, undetected? You're kidding, right? Where I am from, abduction of the bride was a time-honored custom. So you think of this as an act for equality. You'll know Dominic by his tattoo. Do not bring me the wrong man. Dobre, dobre. Okej, to nawet zabawne zadanie, muszę powiedzieć. Private room. Hello? O. Państwo już na fajce. A jednak przyjmują tutaj, kurde. Kolesi ze wspomaganiem. Dobra, bez przesady. Tak aż bardzo nie jestem zainteresowany tymi pokojami, żeby tutaj błądzić tak strasznie. Zdjęcie człowieka, którego mam porwać na zlecenie. No porwanie, interesująca sprawa. No, wszyscy są przestępcy, więc nie mam jakichś specjalnych... A, tu są te okna. Co? No, różne są zapotrzebowania, nie? Na kształty kobiece, więc... Kim jesteśmy, by krytykować? Zobaczmy, jak daleko jest do tego gościa, co go mamy porwać. Kurde, zgubiłem się tutaj. Pewnie wam opowiadałem o Amsterdamie. Zresztą polecam mój vlog z Amsterdamu. On bardzo był na bieżąco wtedy robiony, więc najwięcej ciekawych informacji tam jest. Ale na ulicy Czerwonych Latarni jest coś takiego jak centrum, jak uliczki poboczne. I żeby zająć pokój taki blisko centrum, gdzie można siebie wystawić, trzeba zapłacić koło chyba 700-800 euro za noc. Więc trzeba naprawdę dużo zarobić, żeby to się zwróciło. Więc im kobieta jest ładniejsza, tym ma większą szansę na to, że zarobi na siebie. A jak już traci na uroku, no to coraz dalej musi się od centrum tego, już w takich ciemnych zakamarkach są też takie pokoiki do wynajmienia. Tu mamy irlandzki Zydel, więc myślę, że to warto sprawdzić. Odszukaj sterownię. A to tu. To są misje poboczne. Can you imagine?